Kamera, akcja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z Jabłonicy jestem. Nazywam się Kapturska Teresa i chcę opowiedzieć o trzonie kuchennym, który znajdował się w każdej wiejskiej chacie, w takiej chałupie. I tu chciałam pokazać takie chałupy. Tu mam taką, która strzechą kryta, obielona jest, gdzie była tylko jedna izba i taki trzon kuchenny na pewno był. Druga tu jest z bali drewnianych też i też taki trzon kuchenny był. A tu jest troszeczkę taka młodsza, ale też trzon kuchenny był, nawet widać komin u góry. I to mniej więcej wyglądało tak, że był taki komin, na którym gotowano potrawy, były sagany, garczki i był piec chlebowy, w którym właśnie pieczono chleb i obok była, tu akurat lepka jest, to właśnie z kafli zbudowana, ale też przy niektórych trzonach kuchennych była ława albo ławeczka, a najczęściej to w tych starych domach to była taka wielka ława, że nawet można było się tam przespać. O, i tak mniej więcej wyglądał, że tu były drzwiczki do pieca chlebowego, a tu były drzwiczki na dole, gdzie ten trzon kuchenny był po to, żeby gotować sobie jedzenie. I tu też mam taki mały pokaz, o, jak jest ławeczka. Tu jest jeszcze kapa nad tą kuchnią, która opary różne pochłaniała. Jest ławeczka, nawet widać, że tu ktoś tyle siedział czasu, że aż farba nawet jest zdarta z boku. Pod spodem drzewa pełno i tak dawniej gotowano potrawy. W każdej chałupie wiejskiej, nawet gdy budowano domy już takie z cegły, z pustaków, też dawniej nie było na wsi ani prądu, ani nie było gazu, ani nie było węgla, nic nie, a już nie mówię tam o samochodach, bo to jest inny tego. Dlatego nikt nie zaprzęgał konia, żeby gdzieś tam jechać do piekarni, czy żeby gdzieś do miasta jechać, tylko każdy chleb piekł w domu, bo koń to potrzebny był, żeby rano rozpoczął pracę, żeby w polu pracował. I trzeba było napiec chleba. I właśnie teraz, a jeszcze powiem, że ten trzon kuchenny to zaspokajał wszystkie potrzeby ludzi. Był i chleb właśnie w tych drzwiczkach, jak tu właśnie pokazywałam. Były też potrawy gotowane i jeszcze było tak. Ciepła woda była, bo zawsze w tej czwartej fajerce znajdował się duży sagan, w którym grzała się zawsze woda. I był jeszcze, no piec chlebowy, to ja zaraz powiem o tym chlebie, ale jeszcze był chleb mały, można było upiec, gdy nie było mąki, gdy były czasy bardzo trudne, można było upiec sobie, mało kto wie o tym, teraz zapomnieli, mały chlebuś taki pod blachą prosto, bo już było łatwiej kupić kilogram mąki, tam za parę jajek czy coś, jak był przednówek, a przednówek to jest taki czas, gdzie zapasy się kończyły, gdzie wszystko się kończyło, a jeszcze nie było nowych zbóż, jeszcze nie było nowych warzyw, to właśnie wtedy bardzo przydawał się ten mały chlebuś. I teraz jeszcze no ten kumin, to było na nim jodło, warza, tak dawniej mówili ludzie. Jodło, no to było to, co gotowało się, zupy, kapuśniaki, a warza, no to taką nazwę miało jedzenie gotowane. I jeszcze najważniejsze to wam powiem, ten trzon kuchenny, to było to ciepły kąt. On po prostu cichy, ciepły kąt. Ulga, odpoczynek, że jak ktoś sobie usiadł na tej ławie właśnie i tam ogień ładnie buszował, bo ogień to był po prostu jak puls życia w tej chacie. Ogień sobie trzaskały te iskry od właśnie drewna i ktoś sobie siedział, to jakby dwa serca biły. Ten ktoś serce biło i jakby serce domu. Ten właśnie cały trzon kuchenny to było serce w domu, bo tam były wszystkie potrzeby zaspokojone. Mycie. To raz, że była miska, ale kąpiel była. Otwierane były drzwiczki, żeby ciepło szło. Balia była przynoszona. Dzieci wszystkie, właśnie z tego sagana woda ciepła lana. Z wiadra była woda zimna, żeby była dobra woda. Dzieci wszystkie wsadzane były w tą balię, wykąpane były. Na lepce ubranka już sobie ciepłe były. Ubrane dzieci w ciepłe ubranka, czy w piżamki. Pieluchy na głowę i pod pierzynę.
a potem dorośli w tym się wykąpali. Także wszystkie potrzeby, a nawet panienki, które miały warkocze piękne, plecione, to jak sobie umyły głowę, to brały ręcznik i od tej lepki, czy od tego ogrzały i sobie włosy suszyły. To była taka suszarka, bo jeszcze podkreślam, nie było ani prądu, ani gazu, ani węgla, tylko było drzewo. I teraz jeszcze chcę powiedzieć o tym piecu. Piec chlebowy zbudowany był z cegły czerwonej, a ta cegła czerwona to była w cegielniach. U nas w Ruszkowicach, w tej wsi, co pochodzę, była taka cegielnia jeszcze przed wojną. I właśnie ta cegła czerwona miała to do siebie, że ona trzymała ciepło. Piec chlebowy to był zbudowany tak. Ta podłoga tego, to ten właśnie placyk z cegły czerwony, dla zainteresowanych jeszcze powiem, że pod cegłę wkładane było szkło tłuczone, żeby jednak ciepło było trzymane ciągle, żeby, że to szkło to zatrzymywało ciepło. I nad tym placykiem takim dużym tam wchodziło chlebów, tam 6-7 chlebów wielkich takich, było takie półkoliste sklepienie. I to półkoliste sklepienie było niskie i były takie nazwy. Na podcieniu, to było tu, gdzie się łączyło to właśnie sklepienie z tym trzonem, bo to był trzon cały. Tam mówiło się na śródtrzonie, tu mówiło się w Zołemkach, bo były drzwiczki tyle, ale piec był jeszcze szerszy jak te drzwiczki. To mówiło się w Zołemku, to mówiło się...